Dzisiaj Chrystus umiera na krzyżu. Pięknie o dzisiejszym dniu mówi Meliton Sardes, autor wczorajszego czytania brewiarzowego. Jezus zstąpił z nieba na ziemię dla cierpiącego człowieka i przyoblókszy się w jego ciało w łonie dziewicy, wyszedł stamtąd jako człowiek. Biorąc ciało podległe cierpieniu, wziął na siebie mękę cierpiącego człowieka i zniszczył ją. Duchem zaś, który nie mógł umrzeć, zabił śmierć, morderczynią człowieka. Jezus zabił śmierć, morderczynią człowieka. Cóż to dla nas oznacza? Oznacza to, że odtąd śmierć nie jest już tragedią, lecz nadzieją. Śmierć nie jest końcem, lecz początkiem. Śmierć nie jest bezsensem, lecz ma głęboki sens wypływający z przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem. Chodzi tu o nowe przymierze wypływające z krwi Jezusa umierającego na krzyżu. Żeby jednak tak patrzeć na śmierć, potrzeba głębokiej wiary. Wiary w zmartwychwstanie. Bo jak pisze święty Paweł w liście do Koryntian, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara. Dlatego mimo Wielkiego Piątku i śmierci Jezusa na krzyżu, nasz wzrok chce spoglądać dalej, w głąb tajemnicy pustego grobu i zobaczyć naszą nadzieję, nadzieję zmartwychwstania. Dlatego żyjemy nadzieją, dlatego nie rozpaczamy, ale smucimy się, że przez nasze grzechy Jezus taką srogą mękę wziął na swoje ramiona. Dlatego za świętym Franciszkiem możemy powtarzać: pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą śmierć cielesną. Przez nią nigdy żaden człowiek żyjący zbiec nie może. A święta Faustyna również z radością oczekuje na chwilę swojej śmierci. Tak napisała w swoim dzienniczku. O dniu jasny i piękny, w którym się spełnią wszystkie życzenia moje. O dniu upragniony, który będziesz ostatnim w życiu moim. Cieszę się tym ostatnim rysem, który mój boski artysta położy na duszy mojej, który nada odrębną piękność duszy mojej, która mnie odróżniać będzie od piękności dusz innych. O dniu wielki, w którym utwierdzi się miłość boska we mnie, w tym dniu po raz pierwszy wyśpiewam przed niebem i ziemią pieśń niezgłębionego miłosierdzia Pańskiego. Jest to dzieło i posłannictwo moje, które mi Pan przeznaczył od założenia świata. Śmierć dla świętej Faustyny jest dniem oczekiwanym, ponieważ jej życie było codziennym wypełnianiem woli Bożej. Każda chwila jej życia była wypełniona Bogiem. Ale śmierć to także sąd. Kiedy dusza ma zdać relację ze swojego życia, to ta chwila jest trudna. I znowu pisze święta Faustyna: o godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i nędzy. Nie ginie z nich ani jeden. Wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. Nasze zbieranie zasług i dobrych czynów kończy się wraz ze śmiercią. Dla nas jednak dzisiaj rozpoczyna się reszta naszego życia. Jest przed nami wybór, który daje nam Bóg.
jak pisze autor Księgi Powtórzonego Prawa. Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył. Jakimi drogami chodzę i co dzisiaj wybieram? W pewnym dniu, pisze święta Faustyna, ujrzałam dwie drogi. Jedna szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. Ludzie idą tą drogą tańcząc i bawiąc się. Dochodzili do końca, nie spostrzegają się, że już koniec. A na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. A była ich wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami. A ludzie, którzy nią szli ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia. I wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach. W naszej ziemskiej egzystencji robimy wszystko, by dobrze przeżyć życie. Warto zadać jednak pytanie, co dla mnie oznacza dobre życie? Bo dla jednych dobre życie to życie dostatnie, bez zmartwień i trosk, życie na fali, życie w radości i przyjemności, życie w spełnianiu swoich marzeń i zachcianek. Dla innych dobre życie to życie prowadzone jako wypełnienie woli Bożej, to życie świadome swego posłannictwa, to życie, w którym prawda, dobro, miłość do Boga i człowieka są treścią życia. To codzienne, mozolne wspinanie się trudną ścieżką. To codzienne przebaczenia, codzienne wspomaganie się w rodziny. To dobra i sumienna praca. Śmierć dla świętej Faustyny to perspektywa nowego działania. To przejście na drugą stronę. To obdarzanie łaskami Boga, jak czynią to święci w niebie. Kiedy zobaczyła siebie wyniesioną na ołtarze, poczuła, że duszę jej zalało szczęście niepojęte i usłyszała takie słowa. Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz i kiedy chcesz. Czyż więc Jezus, który umiera dzisiaj na krzyżu za mnie i za Ciebie, nie obdarzy Cię tym, czego naprawdę potrzebujesz? Korzystajmy więc z daru łaski, bo do wieczności, radości i szczęścia wiekuistego przygotował nas Pan. Amen.